Wyobraź sobie, że patrząc na drobinkę materii, potrafisz zmusić ją do zmiany swojego zachowania. Brzmi jak supermoc rodem z filmu science fiction, prawda? A co, jeśli fizyka naprawdę odkryła coś tak dziwnego, że wygląda na to, jakby nasza świadomość mogła wpływać na świat cząstek? Czy zwykły akt obserwacji jest w stanie przestawić bieg wydarzeń w mikroskopijnym świecie? Przyjrzyjmy się tajemnicy, która spędza sen z powiek fizykom. Czy świadomość wpływa na rzeczywistość? Zacznijmy od słynnego eksperymentu z podwójną szczeliną. Wyobraź sobie ekran z dwiema wąskimi szczelinami i wystrzeliwane w jego kierunku cząstki, na przykład elektrony. Po przejściu przez szczeliny te cząstki zostawiają na dalszym ekranie pewien wzór. Gdyby fizyka była przewidywalna i klasyczna, zobaczylibyśmy po prostu dwie wyraźne plamy. Ślady elektronów przechodzących osobno przez każdą szczelinę. Jednak kwantowa rzeczywistość szykuje niespodziankę. Na ekranie nie pojawiają się dwie plamy. Zamiast tego widzimy elegancki wzór prążków. Tak wygląda interferencja fal. To znak, że elektrony zachowują się jak rozmyte fale i przenikają jednocześnie przez obie szczeliny. Zdumiewające? A to dopiero początek. Gdy tylko próbujemy podejrzeć, którą szczeliną naprawdę leci elektron, na przykład ustawiając detektor przy szczelinach, wzór interferencyjny znika, a na ekranie powstają zwykłe dwa pasma śladów. Jakby każdy elektron grzecznie wybrał jedną szczelinę. Wygląda to tak, jakby elektron wiedział, że jest obserwowany i natychmiast przestał się wahać. Trudno w to uwierzyć. To niemal tak, jakby natura bawiła się z nami w chowanego. Gdy nie patrzymy, pokazuje jedno oblicze, a kiedy kierujemy wzrok, natychmiast zmienia reguły gry. Wynik tego doświadczenia wstrząsnął fizykami. Wielu z nich nie mogło w to początkowo uwierzyć. Sam Albert Einstein miał poważne wątpliwości. To wtedy padło jego słynne zdanie: Bóg nie gra w kości, wyrażające sprzeciw wobec wizji, że natura jest rządzona przypadkiem i wiedzą obserwatora. Jak to możliwe, że zwykłe patrzenie zmienia bieg wydarzeń? Czy to aparatura pomiarowa zaburza delikatny układ? Czy może świadomość obserwatora odgrywa tu jakąś rolę? Pojawiło się pytanie rodem z filozofii, czy rzeczywistość istnieje w stanie niezdecydowania, dopóki na nią nie spojrzymy? Takie zagadkowe zjawisko nazwano efektem obserwatora, tajemniczym wpływem aktu pomiaru na wynik eksperymentu. Erwin Schrödinger zobrazował kwantową dziwaczność słynnym eksperymentem myślowym z kotem. Wyobraź sobie, kot zamknięty w pudełku wraz z mechanizmem kwantowym, który może go zabić albo pozostawić przy życiu. Dopóki pudełko jest zamknięte, kot trwa w upiornym stanie, jednocześnie żywy i martwy, czyli w superpozycji dwóch sprzecznych stanów. W momencie otwarcia pudełka i zajrzenia do środka, superpozycja się załamuje. Znajdujemy kota albo żywego, albo martwego. Oczywiście nikt nie przeprowadza takich doświadczeń na zwierzętach. To czysto teoretyczna zabawa myślami, która jednak pokazuje, jak absurdalne konsekwencje ma mechanika kwantowa, gdy próbujemy przenieść ją do świata codziennego. Podkreśla to sedno zagadki? Czy dopiero obecność świadomego obserwatora przesądza o wyniku, losie kota i cząstek? Kot Schrödingera stał się wręcz ikoną paradoksów mechaniki kwantowej, symbolem tego, jak bardzo nasza codzienna intuicja zawodzi w zderzeniu z mikroskopijnym światem cząstek. Fizycy próbowali rozwikłać te tajemnice, tworząc różne interpretacje teorii kwantów. Najbardziej znana z nich, interpretacja kopenhaska, głosi, w uproszczeniu, że cząstka kwantowa przed pomiarem istnieje w rozmytym stanie wszystkich możliwości, czyli w superpozycji. Dopiero akt pomiaru zmusza ją do przyjęcia jednej konkretnej wartości. Wtedy następuje tak zwany kolaps funkcji falowej. Problem w tym, że fizyka nie mówi jasno, co dokładnie stanowi akt pomiaru. Niektórzy naukowcy, jak John von Neumann czy Eugene Wigner, sugerowali, że świadomość obserwatora jest tutaj brakującym ogniwem. Dopiero gdy wynik pomiaru zostanie zarejestrowany w umyśle, superpozycja się rozpada. To śmiały, kontrowersyjny pomysł. Stawia ludzką świadomość w roli współtwórcy zjawisk kwantowych.
Jeśli podejść do tego pomysłu serio, to rodzą się kolejne paradoksy. Wyobraź sobie, że naukowiec, nazwijmy go przyjaciel, przeprowadza eksperyment kwantowy w odizolowanym laboratorium i dokonał pomiaru, widząc jakiś wynik. Ty jednak stoisz na zewnątrz i nic o tym wyniku nie wiesz. Czy z twojej perspektywy rezultat wciąż jest nieokreślony, będąc superpozycją, dopóki ty go nie poznasz? Właśnie taki eksperyment myślowy zaproponował fizyk Eugene Wigner. Zgodnie z nim, dopóki Wigner, czyli obserwator zewnętrzny, nie zapyta przyjaciela o wynik, to dla Wignera cały układ, łącznie z przyjacielem i jego aparaturą, tkwi w kwantowej nieokreśloności. Brzmi absurdalnie? Wielu fizyków też tak uważa, wskazując, że jeśli dochodzimy do tak dziwacznych wniosków, to prawdopodobnie popełniamy błąd w założeniach. Paradoks przyjaciela Wignera uwypukla jednak, jak kłopotliwe jest włączenie świadomości do opisu kwantowej rzeczywistości. Oczywiście przyjaciel Wignera to nadal tylko teoretyczna łamigłówka, ale pokazuje pułapki, na jakie natrafiamy, próbując ująć kwanty w kategoriach ludzkiej świadomości. Te niezwykłe idee zainspirowały również wyobraźnię wielu ludzi spoza świata nauki. Koncepcja, że świadomość kształtuje rzeczywistość, przeniknęła do popkultury i paranaukowych teorii. Pojawiły się hasła w stylu: myślami kreujesz swój świat, jesteśmy architektami rzeczywistości. Brzmi to kusząco, no bo kto by nie chciał mieć takiej mocy? Nie jeden guru rozwoju osobistego powołuje się na rzekomy efekt obserwatora, twierdząc, że odpowiednio ukierunkowane myśli potrafią zmieniać świat niczym czarodziejska różdżka. Brzmi pięknie, ale czy nauka faktycznie to potwierdza? Jednak nauka podchodzi do tych twierdzeń z dużą rezerwą. Czas oddzielić twarde fakty od swobodnej interpretacji. Z punktu widzenia fizyka w eksperymencie z dwiema szczelinami decydująca jest nie ludzka myśl, lecz czysto fizyczny proces pomiaru. Aby obserwować cząstkę, trzeba dokonać pomiaru, a to oznacza użycie przyrządu, który nieuchronnie oddziałuje na badany obiekt. Taka interakcja, na przykład zderzenie elektronu z fotonem w detektorze, zaburza układ i niszczy delikatną superpozycję. Innymi słowy, wzór interferencyjny ginie nie dlatego, że patrzymy, tylko dlatego, że próbując podejrzeć, zakłócamy ruch cząstek. W żargonie fizyki obserwator to po prostu element aparatury eksperymentu. Jak dotąd brak dowodów, by sama świadomość mogła w magiczny sposób wpływać na wynik pomiaru. Mało tego, fizycy przeprowadzili pomysłowe eksperymenty, w których zapis informacji o wyniku pomiaru zostaje zniszczony, zanim ktokolwiek go odczyta. Okazuje się, że jeśli informacja o tym, którą drogą poszła cząstka, nie może dotrzeć do obserwatora, bo na przykład dane natychmiast się kasują, to interferencja powraca, jak gdyby pomiaru w ogóle nie dokonano. Natura zdaje się wiedzieć, czy informacja istnieje, niezależnie od tego, czy świadomy umysł ją odczyta. To sugeruje, że kluczowa jest sama obecność informacji w świecie, a niekoniecznie ludzka świadomość jako taka. Ten wynik jeszcze mocniej wspiera pogląd, że to procesy fizyczne, a nie nasz umysł, decydują o przebiegu zjawisk kwantowych. Wiele badań próbowało również sprawdzić, czy ludzka intencja może bezpośrednio wpływać na zdarzenia kwantowe. Ochotnicy w takich testach usiłowali na przykład myślami zmienić wyniki generatorów liczb losowych albo wpłynąć na tempo rozpadu cząstek radioaktywnych. Rezultat? Jak dotąd żaden powtarzalny efekt nie został potwierdzony. Wyniki pozostają dokładnie takie, jak przewiduje teoria statystyki, niezależnie od najszczerszych chęci uczestników. Wygląda więc na to, że nie potrafimy siłą umysłu manipulować kwantową rzeczywistością, co zresztą dla wielu może być pocieszające. A co z naturą samej świadomości? Nawet jeśli wydaje się, że nie wpływa ona na przebieg zwykłych eksperymentów, pozostaje pytanie, czy sama świadomość nie jest zjawiskiem powiązanym z fizyką kwantową od wewnątrz. I tu wkracza Sir Roger Penrose, wybitny fizyk i matematyk, laureat Nagrody Nobla, znany z przełomowych prac nad kosmologią.
Penrose zaproponował śmiałą hipotezę, że ludzki umysł jest zjawiskiem kwantowym. Wspólnie ze Stuartem Hameroffem, anestezjologiem, stworzył kontrowersyjną teorię ORH-OR, według której w neuronach naszego mózgu, w maleńkich strukturach zwanych mikrotubulami, zachodzą procesy kwantowe generujące świadomość. Mówiąc prościej, mózg mógłby działać jak biologiczny komputer kwantowy, a to, co nazywamy świadomością, jest wynikiem obliczeń kwantowych toczących się wewnątrz naszych neuronów. Co by to oznaczało? To próba wytłumaczenia, dlaczego umysł ma cechy tak niezwykłe i trudne do zrozumienia na gruncie klasycznej nauki. Penrose i Hameroff idą nawet o krok dalej. Sugerują, że kwantowe informacje tworzące świadomość nie znikają po śmierci, lecz mogą trwać dalej w kosmicznej skali. Innymi słowy, pewna część naszej świadomości, można by rzec duszy, miałaby przetrwać śmierć ciała w formie informacji kwantowej, rozpływając się z powrotem w tkance wszechświata. Brzmi to niemal jak scenariusz science fiction. Nic dziwnego, że pomysł Penrose'a wywołał gorącą dyskusję. Część badaczy uznała, że wskazuje on ciekawy kierunek do rozwiązania tajemnicy świadomości, jednak większość pozostała sceptyczna. Podkreślano brak empirycznych dowodów i trudności z testowaniem tej hipotezy. Sam Penrose przyznaje, że to śmiała koncepcja wymagająca weryfikacji. Jak dotąd nie została ona potwierdzona, więc naukowy mainstream odnosi się do niej z rezerwą. Dodajmy, że istnieją również interpretacje mechaniki kwantowej, które całkowicie eliminują szczególną rolę obserwatora. Przykładowo interpretacja wielu światów Hugh Everetta zakłada, że do żadnego kolapsu nie dochodzi. Wszystkie możliwe wyniki zaistnieją, każdy w osobnym odgałęzieniu wszechświata. W myśl tej koncepcji przy każdym akcie pomiaru rzeczywistość rozszczepia się na równoległe wersje, a nasza świadomość podąża każdą z nich. Nie wybieramy więc jednego wyniku, doświadczamy po prostu tej gałęzi, w której się znaleźliśmy, podczas gdy nasze alternatywne ja w innych światach widzą inne rezultaty. To bardzo intrygująca wizja, w której nie trzeba przypisywać umysłowi żadnej nadprzyrodzonej mocy. Dziwne efekty, takie jak w eksperymencie z dwiema szczelinami, tłumaczy się istnieniem wielu równoległych rzeczywistości zamiast świadomego wpływu na jedną rzeczywistość. Widzimy zatem, że stoimy wobec zagadki na pograniczu fizyki i filozofii. Dotykamy tu również pytań o nas samych, na ile to my świadomie kształtujemy świat, a na ile jesteśmy po prostu jego biernymi obserwatorami. Mechanika kwantowa zdaje się szeptać, że obserwator jest istotny. Ale czy chodzi o nasz ludzki umysł, czy jedynie o każdy akt pomiaru, niezależnie od obecności świadomości? Dzisiejsza nauka nie daje jeszcze ostatecznej odpowiedzi. Możliwe, że świadomość okaże się tylko emergentną własnością złożonych układów fizycznych, efektem ubocznym miliardów połączeń neuronów, bez potrzeby odwoływania się do nowych praw przyrody. Albo wręcz przeciwnie, być może jest fundamentalnym składnikiem wszechświata, splecionym z materią na poziomie głębszym, niż potrafimy to dziś zrozumieć. Na razie musimy pogodzić się z tym, że odpowiedź wciąż wymyka się naszemu zrozumieniu. A ty? Co myślisz? Czy nasza świadomość faktycznie ma moc wpływania na materialny świat? A może cały ten efekt obserwatora to tylko złudzenie wynikające z naszej interpretacji eksperymentów? Jesteśmy wyłącznie widzami wielkiego kwantowego spektaklu, czy może jego współautorami? Koniecznie podziel się swoją opinią w komentarzu. Chętnie poznam twój punkt widzenia. Jeśli film ci się podobał, zostaw łapkę w górę, komentarz.